Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, zachwyceni naturą. Program, który pokazuje, jak zdrowo żyć, jak korzystać z natury, bo zachwycamy się na co dzień naturą i naszym mottem jest: niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy po prostu z trasy, czy w trasie, i pokazujemy, że w trakcie postu nie leżymy pod kołdrą, nie ubieramy kufajek, nie grzejemy się, tylko ten czas spędzamy aktywnie. I między innymi teraz jedziemy do sauny, tak jak pokazywaliśmy na początku, kiedy rozpoczynaliśmy, kiedy przygotowywaliśmy się do postu, że właśnie sauny są bardzo ważne. No i tu, jako zachwyceni naturą, zatrzymaliśmy się po drodze w pewnym pięknym miejscu. Ania zaproponowała. No i właśnie, Aniu, no i co ty myślisz na ten temat? Witajcie. Co ja myślę? Ja myślę, że miejsce jest genialnie piękne i idziemy teraz, idziemy. Ja się może obrócę, żeby trafić w furtkę. Słuchajcie, pięknie, to jest mało powiedziane. Ta roślinność w czasie zimy jest taka przyczajona. Ona oczekuje na wiosnę, było już lato, ale całe otoczenie jest bardzo piękne, na pewno i u Was dużo jest takich miejsc. Najważniejsze, że w czasie, kiedy nie musimy gotować, nie musimy przygotowywać posiłków, mamy jeszcze więcej czasu, który możemy właśnie w ten sposób zagospodarować. To znaczy odwiedzić miejsce, my tędy przejeżdżamy kilka razy w tygodniu, a po raz pierwszy jesteśmy dzisiaj, właśnie żeby zobaczyć, jak to wygląda. My trochę historię tego miejsca znamy, ale chcieliśmy zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. I dlatego lubię ten czas postu, ponieważ to, czego nie robimy wcześniej, to, co pozostaje poza nami i nazywa się, że nie mamy czasu, więc nie odwiedzamy pewnych miejsc, nie robimy pewnych rzeczy, o pewnych sprawach nie rozmawiamy, to teraz jest okazja to nadrobić i to zrobić. Patrzę, czy się nie przewrócę za chwilę. To jest dobra droga. Słuchajcie, a propos postu, właśnie dzisiaj wpadło pytanie, jak to jest z tym, że zimno jest w czasie, kiedy jesteśmy na poście, kiedy nie jemy. Na nas z zimnem to jest tak, że najlepsza metoda na zimno to jest ruszać się. Nie znam momentu, kiedy i nie znam osoby, której by nie rozgrzało wymycie podłogi mopem albo umycie okien. Teraz przed świętami powiem Wam, jak dobrowolnie, bez przymusu wyskoczycie z akcją myjemy okna, czy myję okna, myję podłogi, wyrzucam z szaf wszystko i się ruszam. Słuchajcie, tak dużo ciepła się wtedy wytwarza, to jest podobnie z naszym organizmem. Jeżeli on jest w ruchu, to nawet już samo to ruszanie nam daje energię, siłę i daje nam ciepło dzięki temu. Także tak to wygląda z tym ciepłem, bo my jednak jesteśmy osobami, człowiek jest w ogóle tak skonstruowany, że ma się ruszać, słuchajcie, ma być aktywny, ma myśleć, ma trenować mięśnie, ma trenować ścięgna i dzięki temu żyje w dobrej kondycji. Tak, bo takie miejsca, słuchajcie, no przepięknie, tu jest, teraz się rozglądam sama. No pięknie. Ja zawsze wyobrażam sobie to miejsce w momencie, kiedy było w pełnej świetności. No i znowu, tak jak i budynki, tak i my sami. No jeżeli nie zadbamy o te codziennie, nie będzie codziennej pielęgnacji, codziennego wzmacniania organizmu, to tak jak ten budynek. No piękny był kiedyś, teraz jednak potrzebuje dużo pracy, żeby przywrócić tą świetność. Więc teraz wejdziemy po schodach, zobaczymy tutaj, o piękne te... Ja myślę, że ustawimy kamerę. Dobrze, dobrze, tam na tym, na balustradzie. Wiesiu chce obok mnie stanąć, przytulić się, także teraz kombinuję, jak tu zrobić, żeby telefon... O, uważaj, nie stoi stabilny. Bardziej na tamtym oparciu może. O, tam. Tu myślę o tym, żeby to tu ustawić, tak. Tak, tak, tak. Kabla mamy dosyć. O. Tak, tak. Słuchajcie, coś z tego będzie. No, teraz stabilnie chyba stoi. O, za dużo w górę. Nachyl go do przodu bardziej.
Tam jest regulacja. Regulacja jest na... przyciskasz z dwóch stron i przy... Nie? Ale teraz chyba mnie widać. No. Widać mnie? Tak. No, no to chodź. To chodź, ciebie też będzie widać. No sprawdź, sprawdź. Jest, no tak, ale tutaj najważniejszy temat, który chcieliśmy poruszyć, to jest temat postu. Tak. Padło pytanie, czy na przykład na zielonkach można post robić. Słuchajcie, jeszcze raz powtarzamy. My robimy posty klasyczne, czyli na wodzie. Dochodzi tylko sok z selera naciowego, tylko nie mieszany z niczym. Czysty sok z selera naciowego. Dlaczego? Dlatego, że my uważamy, że to jest najlepsza metoda oczyszczania organizmu i wprowadzania go w autofagię i powodowania, że organizm gasi stany zapalne, ulecza, leczy sam siebie. I to jest bardzo ważne. Ja jestem dzisiaj trzeci dzień na poście i świetnie po prostu się czuję. Właśnie pokazujemy, że to, że jest zimno, że wieje wiatr, że pada śnieg, nie przeszkadza w tym, że żyjemy aktywnie, czyli spacery, czyli w ogóle no, codzienne zajęcia, po prostu my nie myślimy o tym, że ojej, bo tam głodniejemy czy coś takiego. Ja uważam jeszcze jedną rzecz. Na przykład, jeżeli chodzi o lewatywy, bo dzisiaj rano robiliśmy lewatywę pierwszą w czasie postu, uważam, że dobrze jest zacząć od drugiego dnia postu robić lewatywy, dlatego oczywiście według Gersona, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy na poście, jest kumulacja toksyn, które uwalniają się, organizm rzuca do jelita grubego i po prostu jeżeli je usuniemy, wspomożemy organizm właśnie w tych procesach oczyszczających. To jest bardzo ważne. Teraz jeszcze jest kwestia taka, którą chciałem poruszyć, bo na przykład są osoby, które powiedzą, no to jest wariactwo, to nie jest normalne zimą i w takim formie robić po prostu post. Chodzi o to, że jeżeli tego nie robiłeś, jeżeli na przykład lekarz nigdy sam tego nie robił, nigdy nie pił selera i po prostu nie ma o tym procesie kompletnie pojęcia, to ten ktoś nie może być mentorem, nie może być osobą, która wiarygodnie cokolwiek na ten temat powie. Czy używanie jakiejś no, zieleniny, czy jakichś na przykład suplementów, czy no, jakieś próby włączenia czegoś innego są bez sensu. Woda, tak jak wczoraj pokazaliśmy sól, kłodawska, kalanamak, czy na przykład ta sól, właściwie te minerały do solenia, to jest super rozwiązanie z wodą i to jest najlepsze. Oczywiście sok selera naciowego również pijemy. Dzisiaj rano wcześniej, bo organizm chciał właśnie soku selera, bo to po prostu smakuje nam bardzo dobrze. No i na popołudnie, bo teraz jedziemy do sauny, również sobie naszykowaliśmy taką 250 buteleczkę soku selera naciowego. I to jest właśnie ten element oczyszczania, wprowadzania w autofagię i doprowadzania organizmu do tego samoleczenia. I to jest najlepsza formuła. Czy to będą 3, 4 dni, czy 5, to się okaże, bo my patrzymy w ten sposób, że kiedy... Jednak obiektyw, jednak trzeba chwileczkę poczekać. Tak. Słuchajcie, przerwało, bo po prostu ustawiliśmy tutaj... Poczekaj, ja muszę się umyć. Ja muszę cię umyć. Chwileczkę, teraz będziecie wyczyszczeni. Teraz jest ok? Tak. Dobra. Na tym śliskim i to po prostu samo wiatr prawdopodobnie... Tak, tak. To byśmy musieli czymś to zaprzeć. Dobra, zrobimy tak, o, że ja to będę trzymał. Tak. I będzie widać. Ok, widzicie, że to jesteśmy na żywo i tak to się dzieje. Ok, no więc, bo mnie może nie słychać, już ja powiedziałem tą swoją część. No i Ania, co to ty? Teraz ja może dodam, bo słuchajcie, jest jeden najważniejszy element, to jest taki, że my robimy post na wodzie, czyli woda i jeszcze ten seler.
Nie robimy detoksykacji sokami, nie robimy żadnych innych rzeczy. To jest po prostu w czystej postaci post na wodzie, stąd te lewatywy, stąd woda, sól i seler i to jest koniec. Jeżeli ktoś chce robić post z jęczmieniem, czy ktoś jeszcze na soku z arbuza, czy na soku z cytryny, to jest zupełnie inna sytuacja i możecie to sobie robić. My robimy coś innego i zapraszamy Was do takiej formuły w tym momencie, słuchajcie. Nie jest powiedziane, że na wiosnę nie zrobimy wspólnie jakiegoś postu sokowego, to wtedy nie będziemy mówić o piciu tylko wody, tylko o piciu danego soku, więc to musimy rozgraniczyć. Teraz jest ten moment i jeżeli ktoś nam towarzyszy, to jak najbardziej polecamy. Woda z solą, seler w czystej ale postaci i koniec. Właśnie towarzyszą i wiemy o tym. Tak. Dlatego pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nam towarzyszą. I pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, to jest ważne, że dajemy tą moc, dajemy tą możliwość, że widzicie, że to nie ma problemu, że post nie jest żadnym problemem i to nie jest stan chorobowy, przede wszystkim nie odwrotnie. Jesteśmy chorzy. No właśnie. To jest tak, jak często kobiety są w ciąży, to nie jest stan choroby, tylko to jest stan fizjologiczny. Wiesiu, obróć się tak, żebyśmy to obejrzeli od razu i wszyscy, żeby obejrzeli ten budynek, jeszcze najazd zrób na ten budynek piękny i w ten sposób się pożegnamy, bo oprócz pięknej roślinności, pięknego parku mamy tutaj przepiękny budynek, który warto odwiedzić. Zapraszamy tutaj w nasze okolice, bo mamy dużo takich ładnych miejsc i wytrwałości życzymy. No i pójdźmy dalej, słuchajcie, tak, oczyszczajmy się. Trzeba się ruszać, bo wieje, jest minus 3-4 stopnie w tej chwili, także pozdrawiamy serdecznie i pamiętajcie, to co zrobimy dla swojego organizmu, dla zdrowia jest niepowtarzalne. Tylko my to możemy zrobić. Tak, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.